Panie wójcie, w którym miejscu w tym momencie Kodnia się znajdujemy? Znajdujemy się na ulicy Spółdzielczej w Kodniu, która jest, widzi pan, jednym wielkim placem budowy, będzie remontowana. Jest to projekt za 6 800 000, w którym oprócz tej pozyskanych pieniędzy, w której oprócz tej inwestycji są jeszcze inwestycje prowadzone, droga 900 metrów w Elżbiecinie, natomiast prowadzone są jeszcze takie inwestycje jak remont drogi Olszanki do Bromyśl, ponad 4 kilometry, nowa droga będzie z Olszanek do Leniuszek, również cała nowa inwestycja, w sumie za 6 800 000 złotych. To są takie inwestycje, gdzie po prostu są wybierane te inwestycje, na które mogliśmy otrzymać dofinansowanie. Natomiast jeżeli chodzi o drogi, to jeszcze mamy w tej chwili ogłoszone dwa przetargi, na które mamy przeznaczone 12 milionów złotych. To jest droga też pozyskana z Polskiego Ładu. To jest droga, panie redaktorze, z Kodnia do Dobromyśla i z Okczyna do Kostomu. To są inwestycje drogi, tym bardziej, że to są drogi powiatowe, przy korzystnym wkładzie, bo my to są 5% wkłady, z czego my 2,5%, porozumienie zawrzemy z powiatem, oni również 2,5% i zrobimy te piękne drogi dla naszych mieszkańców. Trochę cierpliwości dla kierowców, bo te większe inwestycje na pewno w ciągu jednego roku nie da się zrobić, będą przełożone również w trakcie prac do wykonania na rok 2024. No myślę, że właśnie te, na które w tej chwili ogłosiliśmy przetarg, że to muszą być, raczej będą przesunięte, ale to nie wynika z tego, że po prostu my coś zawalimy, ale nie ma na dzień dzisiejszy wykonawców. Natomiast ta droga jest też bardzo ważna, bo łączymy ścieżkę rowerową Green Level, wpuszczamy do Kodnia, bo na dzień dzisiejszy ścieżka rowerowa i turyści omijali ten Kodeń. Dlatego tu będzie ścieżka rowerowa, będzie chodnik, to tak zwany ciąg pieszo-jednych, żeby ci turyści po prostu zahaczali o bazylikę w Kodniu. Jesteśmy dosłownie kilkadziesiąt metrów od ulicy Spółdzielczej, o której już żeśmy rozmawiali. Zaprosiłem teraz pana wójta na centralny plac w Kodniu. To, co państwo widzą, to bazylika właśnie w Kodniu. A ja tylko pociągnę dalej temat, bo to, o czym pan wójt wspomniał na Spółdzielczej, to ta cała ofensywa drogowa ma znacznie szerszy zasięg i ona trwa. Tak, panie redaktorze, w tej chwili jesteśmy na kolejnej ulicy Rynek, która będzie dzięki dobrej współpracy z Zarządem Województwa Lubelskiego i tu chciałem wszystkim podziękować, całemu zarządowi i marszałkom. Natomiast to jest też droga, ten kawałeczek jest drogi wojewódzkiej i cała droga wojewódzka 816 na odcinku 2 km będzie w Kodniu poprawiona. W związku z tym, że tu są bardzo duże problemy, jeżeli chodzi o odwodnienie, a teraz mówię, pochylił się Zarząd Województwa, jest ogłoszony przetarg. Mamy nadzieję, że znajdą się wykonawcy i na uroczystości będzie ta droga wyremontowana. Kolejne tematy, które będą realizowane w tej chwili z Funduszu Popegeerskiego, gdzie przypomnę, że jest tylko 2% wkładu własnego dla Urzędu Gminy. Zrobimy chodnik w Dobratyczach, dokończymy ten chodnik, bo tam na części jest ten chodnik, natomiast dokończymy ten chodnik. No i jeszcze również z tej kwoty, bo tam pozyskaliśmy prawie 2 miliony złotych, zrobimy drogi osiedlowe i chodniki w osadzie PGR Kostomłoty na dzień dzisiejszy. Mówię, cała inwestycja prawie 2 miliony złotych. Tak jak pan redaktor słusznie zauważył, ofensywa drogowa w gminie trwa. Ona jest skutkiem dobrych dofinansowań, które pozyskaliśmy z Polskiego Ładu i dobrej współpracy z Zarządem Województwa Lubelskiego. W najbliższym okresie przeprowadzone zostaną inwestycje na łącznie około 25 milionów złotych, z czego zostanie wykonanych około 18 kilometrów dróg, po których poruszają się codziennie tysiące mieszkańców. To są strategiczne inwestycje, które poprawią zdecydowanie infrastrukturę drogową w gminie Kodeń. Oczywiście pan wójt rozmawia z mieszkańcami, z radnymi i też szuka środków na bieżące remonty, czy też poprawę bieżącą rozjechanych po zimie dróg gruntowych, więc podsumowując, to rzeczywiście ta ofensywa drogowa jest bardzo duża. Trzeba pamiętać, że oczywiście nie stać nas na wszystkie drogi, bo jesteśmy gminą niezbyt bogatą, dlatego w pierwszej kolejności szukamy dofinansowania ze środków zewnętrznych, aby ten zakres inwestycyjny był mniejszy i żeby to nie naruszało budżetu gminy Kodeń.